Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No, witam was bardzo serdecznie. Chcesz wygrać skina, to oczywiście suba, dzwonek, łapek w górę pod filmem, oczywiście komentarzyk z hasłem konkursowym, więc oglądaj film do końca, żeby to hasło konkursowe oczywiście poznać. No jak są pełnoletnie, ja jesteś, no to użyj kodu CROXY na CSGO skinsie. Wystarczy, że zalogujesz się z linku, bądź klikniesz oczywiście magiczny zielony guziczek. No i oczywiście tutaj kodzik CROXY przez 2X sobie wpiszesz. 10% więcej do każdej wpłaty i skrzyneczka na start za free, więc do wspólnej zabawy oczywiście osoby pełnoletnie zapraszam. No tutaj digielek za tysiaczka nam poleciał z tej skrzynki, więc bardzo fajny drop. Są to oczywiście nowe skrzyneczki, które chyba wczoraj albo no jakoś ostatnio zostały wprowadzone na CSGO skinsa. No to są te skrzynki z tej, że tak powiem, zbrojowni, te, wiesz, te kolekcje i tak dalej. No ten AUK, no różowy, to będzie troszkę kosztował, no ale no mniej niż ten digielek, 160 zł. No tutaj również AUK dla mojego przeciwnika. No ale w tej skrzyni do trafienia, no między innymi AWPAD Smyk, więc no o, właśnie o tym mówię. Ale czy to będzie na tyle dużo, żeby właśnie tutaj dać zwycięstwo mojemu przeciwnikowi? No niestety tak się dzieje. Generalnie oczywiście przypominam, że osoby wpłacające skinek CROXY mają szansę takie piękne trzy skiny wygrać, między innymi właśnie tutaj Bowie Knife'a czy rękawiczki. No i oczywiście im większa wpłata, tym większa szansa na wygranie. No i oczywiście taki prezent po wpłacie. Jak uda ci się wygrać, oczywiście wyskoczy ci na ekran, tak? A my lecimy dalej z tymi skrzynkami. Może teraz... czekaj, jakie tam w ogóle te skrzynki były? Muszę je tutaj obczaić, one gdzieś tu na dole będą. W to chyba wjechaliśmy, to chyba tego overpassa trzeba spróbować teraz. I no ten kałaszek naprawdę wygląda bardzo ładnie, więc no, trafić takiego kałacha, no byłoby naprawdę spoko sprawą. Wrzucamy sobie oczywiście te skrzynki, wrzucamy również bota i samo. No i zobaczmy, czy uda nam się tą bitwę wygrać. Niestety pierwsza, no nie po mojej myśli, troszkę poszła. Ta ostatnia skrzynka mocno zmieniła, że tak powiem, przebieg całej tej bitwy. No ale faktorynie ten kałach 5 koła, więc fajnie by było oczywiście go trafić. Mamy różową AWP, ta AWP Krakow 354 zł, więc no jak na różowego skina, no mogło być lepiej, tak? Mogło być lepiej, ale nie będę narzekał. No ale takiego kałaszka z pewnością byśmy chcieli trafić, tym bardziej właśnie, że to są skrzynki na trybie oczywiście Joker, czyli na każdy item jest taki sam procent szans na trafienie, w tym przypadku oczywiście 6.25% na każdy item. No i spada niestety ten kałach i jest to faktorynio dla mojego przeciwnika. No, no dzisiaj naprawdę mocny unlucky, stary, no nie bywa, więc co się dzieje. Patrz, mówiłem o tym kałachu faktorynio, no i akurat faktorynio mu spadł. Nie, no jeszcze Bubble Scare mu leci, no to jest niesamowitego, stary. W tym momencie, że chcielibyśmy to wygrać, to bym musiał dwa takie kałachy trafić, nie? No, ale no niestety tak się nie zadzieje, no i ta ostatnia skrzynia, no już totalnie nic nie zmieni, tak? Jeszcze te AWP-a za 1300 zł, również faktorynio. No i to jest kolejna bitwa przegrana. Zostało nam 1300 zł. Trzeba tutaj jakoś zaryzykować jeszcze, żeby spróbować chociaż to odbić, tak? Może na trzy osoby mógłbym underdoga w teorii rzucić, jak mi oczywiście tak tragicznie idzie, no ale no już zostawmy ten tryb normalny. No i liczymy oczywiście na odrobinę tej farta w tej bitwie, no bo jeżeli no nie będziemy mieli farta, no to będzie to bitwa niestety ostatnia. Zeus dla bota Alexa, 141 zł, bardzo ładny skin w ogóle do tego Zeusa, no ale umówmy się, stary, kto gra Zeusem, tak? No, nie wiem, a chyba sam z siebie ze swój, ze chyba ani razu Zeusa nie kupiłem. Ale dobra, zobaczmy, te skrzynki jeszcze przed nami, dostajemy na dziurę póki co, no to jeden dobry item tak naprawdę całą nam tę bitwę ustawi. No ale zobaczmy, leci ostatnia skrzynia i czy będzie tutaj coś? No jest AWP Krakow, no i bitwa wygrana, ale to jest minus niestety dosyć potężny, więc ja bym tutaj spróbował jeszcze raz, zostało nam 900 zł, możemy zaryzykować no jeszcze trzy takie skrzynki, na trzy osoby trzy skrzynki. Mam nadzieję, że będzie to liczba, że tak powiem, szczęśliwa, tak? I że przyniesie nam oczywiście no najlepiej tego kałaszka, tak? Zobaczmy, trzy skrzynki, oczywiście kolekcji Overpass. Zobaczmy, pierwsza daje nam już tu po AWP-ce, więc to jest bardzo dobre zaczęcie. No tylko właśnie trzeba to podtrzymać, tak? Dwie ostatnie skrzynie i mamy tego kałacha. Czy to jest jakiś dobry stan? No niestety, well worth, niestety 1100 zł, mogło być lepiej. Ale nie ma co narzekać, bo jest to bitwa wygrana na nasze konto, no teraz 1900 zł, więc powoli, powolutku zaczynamy to odbijać. To mi się podoba, ale wiesz co? Ja tu mam jeszcze bardzo dużo tutaj oczywiście punkcików, które zdobywamy grając w batelki. Więc ja sobie kupię takiego Bowie Knife'a, no i go sobie oczywiście sprzedam, ile on kosztuje, jest 2 koła.
Dwa koła, okej, więc sprzedajemy i dzięki temu no, nasz opening może potrwać troszeczkę dłużej. Więc oczywiście wyszukujemy tą skrzynkę overpassa. No i wrzucamy sobie oczywiście ją na trybie Joker. 10 takich skrzynek, jeszcze raz wjeżdżamy i bitwa na 3 osoby. Zobaczmy, ja poluję na tego koła, ja muszę go trafić w wersji jakiejś Factory New, bo ja sobie nie daruję, stary. Jakbym chociaż nie spróbował, tak? Wrzucamy jeszcze jednego bota i zobaczmy, bitwa na 3 osoby, tryb oczywiście Joker na skrzyneczkach Overpass. Więc zobaczmy, kolekcji Overpass, tak żeby było, wiesz, w pełni, że tak powiem, poprawnie. Zobaczmy, a WP niestety Kraków dla mojego przeciwnika spada, dla Isamu konkretnie 800 zł. Jest tam minimalware, więc taka już, no lepsiejsza troszkę, tak, AWP-ka. Ale zobaczmy, jeszcze sporo skrzynek przed nami. Tu tak naprawdę jeden ten kałaszek w stanie jakimś faktoryniu nam ustawia tak naprawdę całą bitwę, tak? Więc zobaczmy, 6 skrzynek jeszcze przed nami, kolejne otwarcie, niestety tutaj nic nam nie wnosi. Faktoryniu, przepraszam, Zeus Faktoryniu kosztuje 565 zł, Filtest 200. Jakby, okej, no rozumiem, że to jest bardzo ładny skin, ale to stary wydaje tyle na Zeusa. No totalnie jakby, nie wiem, no chyba odkleił sobie jakieś mocne. Ten digelek w ogóle bardzo ładny, ale to jest szary skin, to jest najgorsze. Jakby to był no ciutkę lepszej klasy skin, no to bym pewnie nim grał, no ale no w końcu się niestety znowu na przegranej bitwie. 8 koła i sam sobie zdobył drop tego koła HP The Monster. No nie mogę go ustrzelić, to naprawdę nie mogę. Będzie ostatnia bitwa teraz, jeżeli tą przegramy, więc oczywiście trzymamy kciuki, że to będzie no w końcu bitwa wygrana i że będzie tu wygrana przede wszystkim jakaś większa suma, tak? Wrzucamy bota raz, wrzucamy bota dwa, bitwa na 7 skrzyneczek. Na trybie oczywiście Joker, skrzyneczki z kolekcji Overpass 1700 zł. I trzymamy kciuki, tak? Żeby tutaj się ta bitwa zakończyła dla nas w końcu szczęśliwie. No jedną udało nam się wygrać, albo może i nawet dwie. No ale tego kałacha Faktoryniu nie udało nam się zdobyć. To będzie Faktoryniu, jest Faktoryniu, 5000. No i powiem tak, po to przyszedłem dzisiaj na ten opening, tak? I no myślę, że jak najbardziej tutaj ten mini challenge'ik nam się udał. Kałach za 5 koła, bitwa no raczej będzie już wygrana. No ale zobaczmy, jeszcze dwie skrzynki będą przed nami. Dostajemy jeszcze tego Zeusa, no mógł być Faktoryniu, no ale no Well Worn 167 zł też jak najbardziej spoko. No i bitwa w końcu wygrana i overall, no mimo iż zostało na pewnym momencie naprawdę niewiele, no to udało nam się skombekować. 7100 zł, dziękuję serdecznie za oglądanie. A ty, jak chcesz wygrać oczywiście skina, napisz w komentarzu, co sądzisz o tym kałaszku z tej kolekcji Overpassa i czy byś nim grał.